Witam Państwa w Muzeum Motoryzacji, zlokalizowanym w pawilonie II Międzynarodowych Targów Poznańskich w byłej hali przemysłu ciężkiego. Według organizatorów, którymi są Automobil Klub Wielkopolski i Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, a którzy również udostępnili eksponaty, jest to miejsce wyjątkowe, w którym prezentowane są pojazdy zabytkowe w specjalnie przygotowanych strefach tematycznych, a więc można tu zobaczyć pojazdy z USA, Włoch, Francji, Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, a także z nieistniejącego już NRD. Oprócz samochodów są tu również motocykle, skutery, a nawet zabytkowe rowery oraz strefa z pojazdami wojskowymi. Jak Państwo zauważyli, przed wejściem do muzeum przywitał nas zabytkowy Ford A, a zaraz po wejściu kilka egzemplarzy samochodów Ford z lat 20. Tutaj widzimy Forda A Sport Coupe z 1929 roku o mocy 40 koni mechanicznych i osiągający prędkość do 100 km na godzinę. Obok wyposażenie i narzędzia samochodowe, w tym korba rozruchowa, opony i różne akcesoria. Te samochody to następcy Forda T, którego taśmową produkcję pierwszą na świecie rozpoczął Henry Ford w 1913 roku w Detroit. Jednym z ciekawszych eksponatów tej wystawy jest żółty samochód marki Reo z 1908 roku. Obok zaś w inscenizacji z siana, bo tam właśnie został odkryty, Studebaker z 1928 roku, który przy mocy 98 koni mechanicznych osiągał maksymalną prędkość 98 km na godzinę. Prezentacja amerykańskich samochodów zamyka czerwony Ford Mustang, który przy mocy 200 koni mechanicznych osiągał niebagatelną prędkość maksymalną 200 km na godzinę. Samej gany, żeby nam pęd przepływającego powietrza jej nie zdmuchnął i zakładam, że paręnaście metrów te samochody mamy oświetlone, może, a może nie. No ale przy tej prędkości 20 parę, może 30 parę chyba wystarczy. Ewentualna parasolka, tudzież laseczka ląduje w tym pięknym wigilowym koszyczku, a jak nam ktoś wchodzi w drogę, to robimy tak. Tak, szanowni Państwo, właśnie celowo postawiliśmy ten piękny samochód obok tego, żebyście Państwo mogli zobaczyć, w jakim stanie czasami koledzy znajdują te auta stojące gdzieś pod słomą w stodole, tudzież stojące może na polu, czy na jakimś pastwisku, tak jak tam u góry. Mam pewnie auta z lat 50. To nie znaczy starszy, 28. Często zamieszkałe przez kury albo jakieś inne zwierzęta, które zjadły tapiterkę, na przykład jakieś szczury czy zgryzonie inne. Co łączy te dwie marki, czy ktoś z Państwa wie? Reo. Reo, ta nazwa powstała od dwóch imion i nazwiska tego właściciela. Zawsze zapominam to RR Ransom Eli Olds.
niesamowitą prędkością przelatują przetargi jeszcze do przestania na następne obrożenie. I oto jesteśmy na naszym polskim podwórku z mieszaną inscenizacją biwakową z lat 60., 70. i 80. Taka mała rupieciarnia z PRL-u z importowanym trabantem z NRD, żukiem kamperem z 1968 roku, dużym polskim Fiatem, namiotem biwakowym i różnymi gadżetami z tamtego okresu. W tamtych czasach dużą popularnością cieszyły się zwłaszcza wśród młodych ludzi motocykle, a zwłaszcza importowana z Węgier Pannonia czy MZ-ka z byłej NRD oraz rodzimej produkcji WM-ki z Warszawy i WSK ze Świdnika. Obok popularny maluch Fiat 126P, a dalej kultowa przyczepa kampingowa z Niewiadowa, produkowana zresztą do dziś. Dalej cała gama polskich samochodów produkowanych w PRL-u, zarówno osobowych, jak i dostawczych, które są powszechnie znane i nie trzeba ich przedstawiać. Może z jednym wyjątkiem, jakim jest samochód Mikrus MR300 w kolorze seledynowym z silnikiem dwusuwowym umieszczonym z tyłu, który był produkowany w latach 1957-1960 przez WSK Mielec. W tym czasie wyprodukowano ich zaledwie 1728 sztuk. Brytyjski przemysł motoryzacyjny reprezentuje samochód MGTA na filmie w kolorze zielonym, wyprodukowany w 1937 roku w ilości 360 egzemplarzy, zaś do dziś na świecie przetrwało zaledwie 20 egzemplarzy tego samochodu, który mógł osiągnąć prędkość 140 km na godzinę. Strefa przedostatnia Muzeum Motoryzacji
jest poświęcona naszym zachodnim sąsiadom Niemcom i podzielona na osiągnięcia RFN i NRD. Symbolizuje to imitacja muru berlińskiego z zasiekami z drutu kolczastego. Z jednej strony duża kolekcja trabantów i warburgów, zaś z drugiej prawdziwe peruki motoryzacji, jak Mercedes W108 z 1971 roku, BMW E9 z 1973 roku, czy DKW F5 z 1936 roku. Nie brak tu także Volkswagenów, w tym popularnego Garbusa, czy innych pojazdów sportowych i użytkowych. Obok mnie samochody produkcji NRD, Trabanty i Wartburgi, które w Polsce cieszyły się dużym powodzeniem w związku z boomem motoryzacyjnym i niedostateczną podażą polskich samochodów. Na koniec naszej wędrówki po Muzeum Motoryzacji coś dla miłośników militariów. Są tu nie tylko wozy bojowe niemieckie i amerykańskie, ale i uzbrojenie. Wymienię tylko niektóre, takie jak niemiecki samochód DKW z 1936 roku, dalej Volkswagen z 1943 roku, BMW z 1944 roku i pojazdy amerykańskie. Willys z 1942 roku, Dodge z 1943, a także motocykl Harley Davidson w wersji wojskowej z 1943 roku i Ford z 1965 roku.